Hej kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Tak pięknie słoneczko wpada, ale nie ma z pozory, nie mylą minus 5 odczuwalne na zewnątrz, ale słonecznie, więc to daje dużą pogodę ducha, takie już wpadające słońce do domu. Moje dzieci nawet były dzisiaj na podwórku. Zacznijmy tego vloga od pewnego ogłoszenia. Słyszałam o pewnym pożarze u nas w okolicy. Poczekajcie jeszcze, moment. O, tak was tu wyczyścimy na żywo, tak powiem, o pożarze i pomyślałam sobie wtedy, Jezus, jaka tragedia, jedna chwila, jedna iskra i potrafi zabrać cały dorobek waszego życia. I dzisiaj dowiedziałam się, że jest to dom mojej znajomej. Nie miałam pojęcia o tym, że to dom rodzinny Uli, którą znam. Ula to jest cudowna osoba, zawsze ją widziałam uśmiechniętą, zawsze gdy ją spotkałam, miała po prostu wielkiego banana na twarzy. Jej rodzinę dopadła ogromna tragedia, to znaczy wszyscy żyją. Wszyscy są cali i zdrowi, na całe szczęście. W domu mieszkała Ula, jej mama, 86, jeżeli dobrze pamiętam, letnia babcia oraz brat, a także adoptowane przez nią zwierzątka, piesek, dwa koty i królik. Także Ula w ogóle jest animatorką dla dzieci. W trakcie tego pożaru nie dość, że stracili rodzinny dom, to Ula straciła cały sprzęt potrzebny jej do pracy jako animator dzieci, a robi to bardzo dobrze, nieraz ją widziałam w akcji. A wiem, że jest to zawód, do którego naprawdę trzeba mieć powołanie i mieć wspaniałą charyzmę i osobowość, żeby powodziło się w tym kierunku. Ula bardzo nigdy nie odmawiała pomocy innym, zawsze brała udział w różnych akcjach charytatywnych, zbiórkach i swoje usługi oferowała w ramach nawet takich akcji, więc naprawdę jest to człowiek o wielkim sercu, którego dotknęła niezasłużona tragedia, bo wyobraźcie sobie, że po prostu w jednej chwili dach nad głową, który mieliście, dom, azyl, zostaje zrujnowany, bo wszystko to, co nie zdążył zniszczyć ogień, niestety woda, która walczyła z tym ogniem, zalała, zniszczyła, więc dom nie nadaje się zupełnie do zamieszkania, wszystko trzeba od nowa budować. Na szczęście wszyscy są bezpieczni, wszystko jest dobrze. Ja wam w opisie wrzucam link do zrzutki. Nigdy nie udostępniam zrzutek, bo każdy może sobie taką zrzutkę założyć, ale znam tą osobę. Udostępnię wam również profil do Facebooka Uli, jeżeli ona wyrazi na tą zgodę, chociaż myślę, że tak, bo będzie chciała zrobić wszystko, żeby ten dom został odbudowany. Oczywiście dom był ubezpieczony, bo też już na Instagramie dostałam od was wiadomości, gdzie wcześniej udostępniłam już tą zrzutkę, że możecie pomóc w uzyskaniu tych środków z ubezpieczenia, ale niestety środki z ubezpieczenia nie wystarczą, a potrzebne są duże pieniądze, żeby znowu mogła cała rodzina bezpiecznie mieszkać. Na szczęście oczywiście znaleźli się ludzie, którzy dali dach nad głową Uli, jej bratu, a mama z babcią dostały mieszkanie zastępcze. Mówię wam tu o tym, żebyście poczuli trochę całą tą sytuację, umieli postawić się w takim momencie i powiem wam, że zazwyczaj myślałam, że takie rzeczy są nam dalekie. Nie, mi się to nie zdarzy. Dopóki nie zachorował mój tata i nie działy się różne właśnie takie tragedie, o których zazwyczaj czytało się w internecie, gdzieś tutaj blisko, więc dzisiaj jest to Ula, jutro możecie być wy, więc prosiłabym was tu, żeby nie oceniać celu i tak dalej, zbiórki, tylko kto ma ochotę i chce pokazać, jakie ma serducho, każdy grosz się liczy, każdy grosz, bo jeżeli każdy z nas coś wpłaci, to pomożemy. No i tyle. I zacznijmy tego vloga. Już teraz przejdźmy do rutyny, odcinamy się, kto chce wchodzi, pauzuje, wchodzi na zrzutkę i robi od razu przelew. Czekajcie, bo moje uzależnione od ekranu dzieci po prostu jak widzą świecący się ekran, to coś im się dzieje. I zacznijmy tego vloga, ja właśnie zabieram się za prasowanie, czekam na męża, miałam dzisiaj jechać do IKEA, wiem, że o tym mówiłam, ale nie wypaliła, bo koleżanka nie miała z kim zostawić dzieci. I zobaczcie, umyłam wczoraj tymi kosmetykami włosy i mam takie fajne włosy. Takie fajne, mięciutkie i w ogóle taką objętość mam fajną tych włosów. Podobają mi się dzisiaj moje włosy.
Muszę iść podciąć końcówki, bo już są takie smutne, ale wiecie, no takie i tam. No i tyle. I w ogóle dzisiaj się tak wystraszyłam, powiem wam szczerze, że u nas tu w niedalekiej okolicy były pewne włamania i próby włamań do domów. I dzisiaj przeczytałam na takim lokalnym spotet, że jakiś samochód na obcych rejestracjach jeździ, zostawia ulotki. I że to było podejrzane, bo nie w każdym domu, że robił zdjęcia domów. Oczywiście taka praktyka w firmach ulotkarskich, jakichś firmach, które zlecają, jest też praktykowana ze względu na to, że taki pracodawca daje ulotki do rozwiezienia i żeby miał pewność, że te ulotki zostały rozwiezione, a nie gdzieś, wiecie, wrzucone do kosza na śmieci. I ktoś sobie bimbał i dostał za to pieniądze. Ale też ja wcześniej czytałam o takiej praktyce, że złodzieje czasami mają taką praktykę, że zostawiają ulotki w domach, którymi są zainteresowani i sprawdzają, czy te ulotki nie są zabierane, albo zaklejają taśmą zamki do drzwi. I jeżeli ten zamek nie został odklejony przez tam na przykład dobę, to znaczy, że mieszkańców nie ma w domu i można sobie ten dom okraść. Więc jak ja to przeczytałam, że jakiś podejrzany samochód jeździł, zostawiał te ulotki, robił zdjęcia i nagle ten samochód widzę koło naszego domu, który przejeżdża z otwartą szybą, no, i zawraca, ale koleżanka mnie uspokoiła, okazało się, że to listonosz. No, akurat właśnie jest, było to dziwne, bo zazwyczaj taka pani jeździ tutaj z listami, ale widocznie był w zastępstwie, a może to z gminy był jakiś listonosz, ale wiecie, no dziwne, na obcych rejestracjach. Mama. Tym bardziej, że nawet to nie jest ściema, bo pojawiły się informacje, że tam kobieta pisała, że właśnie do domu próbował jej ktoś wejść, ale pies przestraszył tego człowieka i rozpłakało się dziecko w nocy. Są nagrania z monitoringu, które ludzie mają koło domu, jak właśnie mężczyzna w kominiarce próbował, sprawdzał drzwi. To był taki raczej, wiecie, zamożniejszy dom, gdzie były chyba te drzwi na taki czytnik, na kod albo na odcisk palca, bo próbował coś tam grzebać przy tym. Tak to wyglądało, więc no powiem wam, że tu u nas w okolicy tak, ja powiem wam, że jestem zaniepokojona tym, co się dzieje. Mama. Jak zobaczyłam, przeczytałam to na spotet, a zobaczyłam ten samochód. Dobrze, że to pan listonosz. Mama. Idź się bawić. Leniu, no po prostu z tymi dziećmi współczesnymi to trzeba cały czas coś robić, bo oni sobie zajęć nie znajdą. A ja zabieram się za to. Zabieram się za prasowanie i czekam na męża z obiadem, bo już jestem głodna i chcę jechać na siłownię. Jak mąż przyjedzie, to się zbiorę i chyba pojadę sobie na siłownię. Zadzwonię do koleżanki, o której jedzie na tą siłkę, bo nawet wolałabym jechać od razu na tą siłownię, zaliczyć sobie siłkę i ten, chyba że pojedziemy wieczorem, ale ja wieczorem nie lubię jechać, bo wtedy wszystkie miejscówki do jakiegoś rozciągania i tak dalej są pozajmowane, bo jest za dużo ludzi i wolałabym sobie jechać teraz, bo wiem, że teraz jeszcze ludzi tak nie będzie. A najbardziej lubię jechać rano, zrobić trening taki poranny, rozruszać się, wrócić, wziąć prysznic i tak dalej, także. Ale powiem wam, że super mam włosy po tych odrzutkach, takie mięciutkie. Kochani, dzień następny, jest zmięta jak stado gwoździ dosłownie i będę robić teraz dzieciom śniadanie, mam tortille i ja daję do tortilli szynkę, ser i zapiekam to w takim tosterze, sandwichu i byłam wczoraj, powiem wam, na zakupach z koleżanką, potem już się nic nie odzywałam, bo chciała sobie kupić buty na wesele. Udało nam się, już normalnie myślałyśmy, że nie kupimy, ale kupiła te buty. Ja też sobie kupiłam buty, ale na siłownię i kupiłam parę rzeczy, więc wam pokażę. No, na górze mam beauty blender, kupiłam taką miskę na pranie fajną w Action za 18 bodajże złotych, taką giętką fajną. Stwierdziłam, że to jest też fajne na zabawki na zewnątrz w przyszłym roku na pole, więc wam pokażę. Albo może sandwich mi się nagrzewa, więc wam pokażę. Kupiłam sobie takie perfumy, taki dyfuzor do, nie dyfuzor, jak się to, odświeżacz powietrza do domu w szklanej butelce. On ma jaką pojemność? Pisze tu 100 ml i ten zapach jest taki
Powiem wam, że taki unisex, ale taki perfumowany. Bardzo mi się podoba. Ja lubię mieć coś takiego w domu, żeby spryskać na przykład kanapy. Tak jak wam mówiłam, ja sobie rozcieńczam płyn do prania z... do płukania z wodą, no i tym spryskuję na przykład poście, ale na dole lubię jak tu pachnie po prostu i kupiłam coś takiego. Zapach jest bardzo intensywny, to było takie trochę mokre i dalej jest gdzieś nieszczelne, albo ktoś psiknął tym i się zlało po tym. Pięknie pachnie, nie? Bardzo mi się ten zapach podoba, możecie takie dostać, tylko jest ciężki ten zapach, ale taki właśnie elegancki. Możecie to dostać w Pepco i ja zapłaciłam za to 12 zł. No to Laurka, Antoś, nalejesz Laurce wody? Proszę. Sama masz, Laura. Ale ona nie naleje, nalej jej. Ale tam mam on. Nalej. Musiałam rozwiązać problem, bo wielkim problemem było nalanie sobie wody. No. I zobaczcie, kupiłam też kieliszki. Te kieliszki możecie też dostać w Pepco, w dwupaku. Ja kupiłam 4, bo stwierdziłam, że 6 wcale mi nie jest tak potrzebna, a 2 kieliszki kosztowały 30 zł, więc za 4 już zapłaciłam 60, 90. Stwierdziłam, że nie. I poczekam, bo koleżanka kupiła sobie takie zielone. Ja mam takie powlekane zielone kieliszki. Pokażę wam. Sorry. Pokażę wam, one się wszystkim podobają. O, coś takiego i ona też sobie kupiła kieliszki, tylko takie, wiecie, takie, takie rozkloszowane do góry i też takie prążkowane i były właśnie całe zielone. Ja mam takie, ale powiem wam, możecie je dostać w Carrefour, bo widziałam, że jeszcze są. Ja je dostałam w tamtym roku, spodobały mi się i mama mi je po prostu pod choinkę kupiła, 6 takich kieliszków, ale ta zielona powłoka, ona odchodzi i nawet tu w środku możecie zobaczyć, więc takie średnio, ale każdy, kto do mnie przyjdzie i pije z tego kieliszka, mówi, że bardzo mu się podoba, a mi się bardzo te spodobały i jak wiecie, przecenią, bo właśnie te, co koleżanka kupiła, były już po 17,50, jak przecenią, bo to jest nowość w Pepco już od jakiegoś czasu, to sobie dokupię jeszcze 2, jak mi się uda upolować, ale mi się bardzo podobają. Ale 6 było, ale 1 się rozbił. 2 się rozbiły. 2 się rozbiły. I kupiłam sobie najeczki, zapłaciłam niedużo za nie, bo 180 zł za Nike, także fajna cena, zobaczcie, takie sobie na trening Nike kupiłam, bo fajne mam te buty, w których chodzę na siłownię, ale one są bardzo miękkie tutaj i bardzo mają miękką podeszwę i na Orbitreku, jak dłużej ćwiczę, to drętwieją mi w nich palce, więc musiałam wymienić buty i dzisiaj będę je testować, takie sobie kupiłam. Wydaje się, nie? I na szczęście był ostatni mój rozmiar, więc sobie zakupiłam. Co tam kombinujecie? Chcemy sprawdzić, gdzie... Nie wiem, papa zadecyduje, bo mnie nie będzie. Bo ja jadę na siłownię. Laura jedzie do... Ja przyjadę po ciebie. Pojadę na siłownię i przyjadę potem po ciebie. No to już musisz tak podskakiwać. Nie wiem, jak dzisiaj ogarnąć obiad, bo nie wiem, mi w ogóle dzisiaj dzieci te łyżwy nie pasują. Jutro mogliby je mieć na te łyżwy. Bo ja miałam zupełnie inne plany dzisiaj. Oni mi cały czas plany krzyżują. I ogólnie powiem wam tak. Feriami ja jestem już zmęczona. A wiecie, co mnie najbardziej irytuje? Jak, ale to już tak kobiety mają, że popatrzcie, ja teraz muszę zawieźć Laurę do koleżanki. Już bym ją mogła zawieźć. Dobra! Już bym mogła zawieźć ją do tej koleżanki, ale muszę jeszcze sobie zjeść i tak, zawiozę Laurę do koleżanki, pojadę na siłownię, jestem na tej siłowni ograniczona, bo Laurkę muszę do 14 odebrać, a chcę jeszcze wskoczyć do mojej mamy. Wiecie, zawsze mogę pojechać po Laurkę i wrócić z Laurką i ten, ale nie rozumiem, dlaczego na przykład mój mąż nie mógłby iść po Laurkę na nogach. Przejść się. I chyba tak zrobimy. Ale nie, ja już wrócę pewnie do tego czasu, więc nie będę im takich planów snuć, ale chodzi o to, mamo,
Że zawsze. Mój mąż sobie planuje, mówi, czy ja mogę dzisiaj wyjść? No tak, nie mam nic, wychodź. I wychodzi. I idzie sobie na luzie. A ja zawsze mam gdzieś jakiś taki stres, że na to muszę zdążyć tu, na to muszę zdążyć tak, a o tej muszę ich na przykład ze szkoły odebrać, a muszę jeszcze zrobić zakupy. O obiedzie muszę teraz myśleć, bo zabieram samochód, więc, a nie ma chyba nic na obiad oczywiście. Te obiady to mnie już po prostu, powiem wam szczerze, do obłędu doprowadzają, bo to zabiera kilka godzin z życia. Ten obiad, posprzątanie po przygotowywaniu tego obiadu, dla mnie to jest tragedia i uważam, że wiadomo, dla takiej rodziny to się nie opłaca, ale ja, jakbyśmy byli w dwójkę, nie ma opcji. Wiadomo, od czasu do czasu bym coś ugotowała, ale tak to cateringi obiadowe to jest coś pięknego. Nie no, ja mam same pierogi. Zupę jakąś bym mogła zrobić. No ale ja tego teraz nie zrobię. Ojej. No i muszę jechać do sklepu, muszę coś kupić i muszę coś pomyśleć o takim obiedzie, który nie zabierze mi zbyt dużo czasu. Mamo, to przecież my tutaj... Laurko, jak zjem i jak wróci tata? Tu jest natural crew, to nie będzie zawsze pięknie, kolorowo i motywacyjnie. Czas się zbierać, bo jak wrócę, to też muszę odwalić kawał roboty. Posprzątać dom, żebyśmy jutro mieli cały dzień dla siebie, bo w poniedziałek nad ranem już tata wyjeżdża, w sensie mój mąż, więc go nie będzie. I chciałabym po prostu jutro mieć wolne. Chciałabym mieć ten weekend po prostu już wolny i chciałabym sobie posprzątać, skończyć prasować, bo tego nie zrobiłam, bo koleżanka chciała, zadzwoniła, żeby na te zakupy. W ogóle przejawiło się nawet, że może ta IKEA jednak, że wypali, że pojedziemy, ale nie wypaliła, byśmy tylko na tych zakupach i... Dobra, ja się zabieram za ogarnienie. No Laura! Laura mi getry ściąga. Ona jest jak takie małe dziecko, ona mnie cały czas krepie, po tyłku, wszędzie. Laura, nie rób mi tak, wiesz, że tego nie lubię. Kurde, mam krzywą tą grzywkę tu. Tu mam tak fajnie, a tu mam takie długie. Muszę to dociąć. Nie wiem, w ogóle muszę... No i już jest, wiecie, drugi dzień, ja muszę już włosy umyć, bo ja powinnam myć włosy codziennie, ale no wiedziałam, że pojadę na tą siłownię i nie tak. Nie umyłam, bo przyjadę, to się muszę wykąpać, ogarnąć. Nie patrzcie nawet na ten bałagan. Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near. And that's the truth, my dear. You're looking pretty fantastic. Years past. Dobra, Lauritka odstawiona do koleżanki, a ja ruszam teraz na siłownię i później do mojej mamy. Także jest która godzina? W pół do 11. No tak jak się spodziewałam, że nic z moich planów. No ale trudno. Będę przed 11 na siłowni godzinę. No, w sumie spoko, bo muszę jeszcze zrobić jakieś zakupy i obiad w domu. Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Yeah.
Wyobraźcie sobie, że z 5 minut teraz do Was gadałam, a to się nie nagrywało w ogóle. Więc już sobie nie pogadam, bo przyszły dzieciaki. Ja już jestem po kąpieli. Zobaczcie, jakie mam włosy. Tyle dałam za dużo emolientów. To widzę. Ale jutro będę dawać tą wcierkę rozgrzewającą, bo jestem mi ciekawa. Już w sobotę będę miała włosy, więc spoko. Ja nie wiem, czy nie muszę codziennie myć włosów. Powiem szczerze. Ale no, jak dbam o to, żeby słuchać tych włosomaniaczek, to mam fajne włosy. Dobra, muszę ogarniać dzieciaki. Ja chciałabym się z Wami pożegnać. Trochę sobie do Was pogadałam, ale się wszystko, nic się nie nagrało. Więc usłyszymy się w następnym vlogu. Zostawcie kciuk do góry, subskrybujcie kanał i bądźcie z nami na bieżąco, bo mnie wzywa zew natury, czyli mojej córki Laury.